Ta piękna opowieść, chińska opowieść. Szczęście, nieszczęście, któż to wie? Gospodarz miał konia i ten koń uciekł do lasu. Chciał zaspokoić wolności. I sąsiedzi mówią tak. Gospodarzu, teraz zginiesz bez konia. Czym pole uprawić? A gospodarz mówi, szczęście, nieszczęście, któż to wie? Po 3 dniach koń wrócił, przyprowadził konicę, czyli źrebicę. Czy jak to tam? Męska ten. Klacz, dziką klacz. Zakochali się w sobie i dzika klacz przywiązała się do tego konia, polubili się i wrócił z klaczą, dziką. I sąsiad mówi, i sąsiedzi, oj gospodarzu, ale cię szczęście spotkało, masz teraz 2 konie. A? Tak. Masz teraz 2 konie. A gospodarz mówi, szczęście, nieszczęście, któż to wie? Ale syn, który go miał, chciał tego konia ujeździć, bo to był dziki koń. I złamał nogę. I sąsiedzi mówią, oj gospodarzu, nieszczęście ci się stało. Twój syn złamał nogę. Co teraz będzie? A gospodarz mówi, szczęście, nieszczęście, któż to wie? I za chwilę wybucha wojna i wszystkich chłopaków do wojska. Do wojska wzięli. A jego nie wzięli, tego syna, bo miał nogę złamaną, to nie pójdzie. A tamtych wszystkich, co zabrali z wioski, większość zginęła, cierpiała, zdrowie straciła. A on został w domu. I sąsiedzi mówią, jak dobrze, że on złamał nogę, nie poszedł do wojska. A gospodarz mówi, szczęście, nieszczęście, któż to wie? Bardzo mądra opowieść, mądrej głowie dość 2 słowie, kochani. Wszystko, co się wydarza, jest po coś. Jest po coś. Kochajmy się. Tylko miłość. Nie dać się sprowokować, żeby drugiego człowieka nie kochać. Drugi człowiek to niebo. To niebo. Gdzie jest niebo? To drugi człowiek. To drugi człowiek. A są takie tendencje w telewizji, żeby tak naszczuć jednego na drugiego, nie? Się kłócą tam. A przecież drugi człowiek to niebo. Gdy człowiek kłóci się z drugim człowiekiem, to utraca, jest utracone niebo. Nie ma nieba. Już nie ma nieba. Nie ma nieba. Nie ma nieba. Nie ma nieba. Kochani, jak się człowiek pokłóci z drugim człowiekiem, to już nie ma nieba. A jak się pogodzi, to niebo wraca. Dziękuję za wysłuchanie.